Cześć, dzisiaj będziemy testować matę z Biedronki, którą kupiliśmy za 9 zł. Ta mata przypomina dywanik do złudzenia, jednak to nie jest dywanik, a mata do suszenia naczyń. Powiem Wam, że byłem sceptycznie nastawiony do tej maty, aczkolwiek zrezygnowaliśmy zdecydowanie z ręczników, ponieważ ręczniki mają to do siebie, że ręczniki przemakają i w momencie, gdy one przemokną, to odbijają się tutaj na blacie, a to tak naprawdę ciężko jest doprowadzić do takiej sytuacji, że to przemoknie. Zresztą sami patrzcie. Nie przemaka. To się rozchodzi po tej macie, ale nie przemaka. Suche, suchutkie. Przycisnę i dalej suche. Tam w środku musi być jakaś folia, która zabezpiecza tą całość tutaj przy tą wodę i zostawia na tej powierzchni górnej. Dodatkowym takim plusem są guziki, które są bardzo pomocne, ponieważ tą matę można sobie zwinąć i złożyć na przykład na pół. Co jest bardzo praktyczne w przechowywaniu. Sprawia, że ta mata jest praktyczna w przechowywaniu ją w jakichś małych kuchniach, na przykład w takiej kuchni jak ta.